Srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich w Atlancie i judoczka z włocławskiego Harlemu Aneta Szczepańska postanowiła przyjechać do Gdańska i uczyć studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku judo i sportów walki. Co panią skłoniło, żeby zawitać na Pomorze? To w zasadzie po namowie mojej koleżanki z maty, Beaty Wolskiej, która tutaj już od wielu, wielu lat pracuje na uczelni. No po prostu zadzwoniła do mnie w wakacje i się spytała, czy mogłabym poprowadzić te zajęcia tutaj ze studentami. Fajna jest praca, ja o niej myślałam już dużo wcześniej, z tym, że no u mnie w mieście nie ma uczelni, gdzie bym mogła prowadzić takie zajęcia, a znowu tutaj mam też swój klub we Włocławku, więc też nie mogę zostawić zawodników, których prowadzę. No i dojeżdżam tutaj po prostu do Gdańska raz w tygodniu. Dzisiaj na macie widzieliśmy większość grupy mężczyzn. Czy kobiety dobrze sobie też radzą na macie? Jak to wygląda z samoobroną w judo? W ogóle muszę powiedzieć, że kobiety są bardziej agresywne w czasie walki i jeżeli przychodzą na przykład dzieci trenujące, to na samym początku są po prostu bardziej, z tymi chłopcami sobie łatwiej radzą. I mimo, że jest ich mniej, to one są po prostu bardziej takie aktywne ruchowo i pokazują tego pazura w czasie walki. Natomiast tak jak tutaj też i na uczelni, też jest mniejsza grupa dziewcząt studiujących tutaj właśnie. No więcej jest mężczyzn. Poprzednio miałam od samego rana dwie grupy kobiet, natomiast teraz już sami mężczyźni są. Proszę nam zdradzić, jaki jest sekret, by zachęcić młodych ludzi i też no, ludzi tak samo też no, aktywnych fizycznie, aby zaczęli akurat uprawiać judo? Jeżeli chodzi o dzieci, to jest no, jeden z najlepszych sportów ogólnorozwojowych i bardzo dużo w ogóle rodziców przyprowadza do nas. Dzieci mnóstwo trenuje w Polsce, w ogóle na całym świecie, ale w Polsce bardzo dużo jest małych dzieci rozpoczynających właśnie przygodę z judo. Później trafiają oni do innych sportów. Nieraz rodzic, który miał do czynienia ze sportem, przyprowadza najpierw na judo, bo wie, że później on będzie dobrze przygotowany do kolejnego sportu, czyli czy on pójdzie no, do piłki nożnej, czy do siatkówki, czy do koszykówki, to zawsze jest przygotowany. Czy ja na przykład mam u siebie w klubie, ze swojego klubu, dużo zawodników, którzy przeszli do boksu i porobili medale w boksie. Więc też to jest taki, mówię, sport bardzo przygotowujący ogólnorozwojowo.